Szczęść Boże, Tomasz Burza. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. NATO jest w stanie przeciwstawić się agresywnej polityce Rosji pod warunkiem, że kraje sojuszu działają wspólnie. Wyrazem tej wspólnoty jest stała obecność wojsk paktu na jego wschodniej flance. 7 i 8 lipca w Warszawie przypieczętowano jedne z najważniejszych decyzji w historii NATO. Szczyt musi przynieść stabilność w czasach niepewności, pokazać naszą jedność w czasach podziałów, a także zapewnić bezpieczeństwo w czasach zagrożeń. Decyzje, które podejmiemy na szczycie, potwierdzą, że Europa i Stany Zjednoczone łączą siły, by bronić wszystkich sojuszników. Powiedzieli w trakcie otwarcia szczytu prezydent Polski Andrzej Duda oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wczoraj cały świat mógł obejrzeć rzeczywisty wymiar podjętych decyzji. Żołnierze amerykańscy zostali oficjalnie powitani w Żaganiu. Te postanowienia, które wówczas zapadły na szczycie warszawskim, dzisiaj stają się faktem. Dziś obecność sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO to pokazanie Rosji, że naruszenie integralności granic np. Polski nie pozostanie bez odpowiedzi, akcentuje historyk dr Robert Derwenda. Przybycie wojsk amerykańskich na te tereny właśnie, tutaj na tereny Suwalszczyzny, daje w jakiś sposób, można by powiedzieć, zabezpieczenie tych terenów, a przynajmniej, można powiedzieć, podnosi bezpieczeństwo tych terenów przed ewentualnymi zakusami Rosji na tym terytorium. Polityka obronna naszego kraju musi być prowadzona w taki sposób, by była gwarantem bezpieczeństwa dla Polaków. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości ustanowił budżet na armię w wysokości 2% PKB. Tego zabrakło przez 8 lat rządów koalicji PO-PSL, podkreśla wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Rosja zbroi się na potęgę od 2008 roku. Od 9 lat Rosjanie wydają ponad 4% produktu krajowego brutto na zbrojenie, na armię. My dopiero od 2015 roku wydajemy połowę tego, 2% PKB, więc można zadać pytanie, dlaczego rządy Platformy Obywatelskiej przez 7 lat tolerowały ten wielki program zbrojeń. Pytanie, czy na ten wielki program zbrojeń w dalszym ciągu będą chcieli odpowiadać nasi sojusznicy. Wiele zależy od administracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Fakty są takie, że Amerykanie są w Polsce i z żadnych zobowiązań powziętych na szczycie warszawskim i wynikających z Sojuszu Atlantyckiego, z żadnych tych obowiązań Ameryka się nie wycofuje. Zaznacza szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. W tym roku czekają nas także wybory chociażby we Francji. Dotychczasowe kontakty z Rosją kraju znad Sekwany pozostawiają wiele do życzenia, mówi poseł Marek Jakubiak z Kukiz15. Dlaczego na przykład Francja dozbraja Rosję? Dlaczego takie firmy jak Cerzeum na przykład wyposaża rosyjską armię w optoelektronikę? Jak to się dzieje, że państwo, które jest członkiem NATO, dozbraja jednego z głównych przeciwników NATO w Europie i na świecie? Przeciwników, po których ciężko spodziewać się chęci ocieplenia stosunków z NATO i zmiany agresywnej polityki. Czy wraz z odejściem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego ucichł konflikt wokół tej instytucji? Na pewno Trybunał wrócił do normalnej pracy. Cisza wokół Sądu Konstytucyjnego nie jest jednak na rękę oponentom Prawa i Sprawiedliwości, w tym profesorowi Rzeplińskiemu, który tym razem przyjął rolę politycznego komentatora. Zdrada, bolszewizacja, żerowisko, targowica. Tak o działaniach Prawa i Sprawiedliwości mówił były już prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. W jednym z wywiadów oberwało się także jego następczyni, którą Rzepliński nazwał uzurpatorką. Ja od początku mówiłem, że pan profesor Rzepliński ma temperament polityczny i widać wyraźnie, że po odejściu z Trybunału Konstytucyjnego wpisuje się w politykę. Być może zostanie w ogóle czynnym politykiem. Mówił wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Co do politycznych aspiracji Rzeplińskiego, nie ma wątpliwości Marek Jakubiak z Kukiz15. Pan prezes Rzepliński od początku jest kontrowersyjną postacią, który wdał się w politykę. Teraz już nie jest prezesem, a więc hulaj dusza, piekła nie ma. Prezesa broni Platforma Nowoczesna i PSL. Trzeba patrzeć na to w kontekście ponadrocznych wydarzeń wokół Trybunału i także poniewierania profesora Rzeplińskiego przez większość parlamentarną Zjednoczonej Prawicy, więc
Można zrozumieć rozgoryczenie, choć rzeczywiście profesor nie powinien wypowiadać takich słów. Opozycja cały czas oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zawłaszczenie Trybunału. Politycznego paliwa w sprawie konfliktu wokół Sądu Konstytucyjnego dostarczył im wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie wyboru sędziów Trybunału z 2010 roku. Chodzi o sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tuleje i Marka Zubika. PiS postanowił jeszcze bardziej zaatakować Trybunał Konstytucyjny. Już w tej chwili nie chodzi o to, by mieć tam większość, ale żeby w sposób niekonstytucyjny wyeliminować z Trybunału Konstytucyjnego każdego, kto mógłby mieć inne zdanie niż chce tego prezes Jarosław Kaczyński. W Polsce zostały zniszczone wszystkie instytucje, które kontrolują władzę. Zamieszanie wokół wniosku prokuratora generalnego to jednak burza w szklance wody. Ten wybór trzech sędziów nie jest zagrożony i nie sądzę, żeby oni stracili miejsce w Trybunale. PiS tłumaczy, że wniosek ma przeciąć spory wokół wyboru sędziów Trybunału. Rządząca partia cały czas stoi na stanowisku, że skład Trybunału ustala nie Trybunał, ale Parlament i Prezydent. O co więc chodzi w narracji, jaką przyjmuje opozycja? To kontynuowanie procesu destrukcji procesu reformowania Polski, mówi doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz. Te wypowiedzi pokazują, że tak naprawdę opozycji nie chodzi o sprawne funkcjonowanie państwa prawa, tylko organizowanie społecznych niepokojów wobec kolejnych wątków. Teraz z wypowiedzi polityków opozycji jasno wynika, że konflikt będzie się ogniskował wokół budżetu oraz reformy szkolnictwa. Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz inne lewicowo-liberalne ugrupowania polityczne próbują przeforsować dofinansowanie szkodliwej procedury in vitro przez samorządy. Burzliwa dyskusja nad projektem uchwały w tej sprawie odbyła się w Krakowie. Ostatecznie radni odrzucili projekt. Po tym jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofał się z finansowania in vitro, środowiska lewicowo-liberalne szukają poparcia dla metody w poszczególnych miastach. Z inicjatywą dofinansowania procedury sztucznego zapłodnienia na szkle w Krakowie wyszła radna Nowoczesnej Małgorzata Jantos. Ostatecznie wniosek upadł. Głosów za 19, przeciw 21, wstrzymujących się 1, nieobecnych 2 osoby, a zatem uchwała nie została przyjęta. Przeciwni wprowadzeniu finansowania in vitro byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, w samej Platformie Obywatelskiej nie było jednomyślności, ponieważ dwójka radnych celowo lub nie wyszła z głosowania w sprawie dofinansowania tej metody. No, to może cieszyć o tyle, że był bardzo duży protest mieszkańców, którzy nie chcieli finansowania in vitro. Mówi radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Najpoważniejszym problemem w sztucznym zapłodnieniu jest selekcja i niszczenie zarodków, podkreślali zgodnie radni PiS. Nie bez znaczenia jest także kwestia wiary i sumienia, dodaje radny Józef Jałocha. To jest niemożliwe, żeby człowiek wchodząc do sali Rady Miasta pozostawił przed drzwiami swoje poglądy, swój światopogląd czy swoją wiarę. To jest niemożliwe, bo tym się kieruje człowiek przez całe życie. W trakcie posiedzenia Rady Miasta swoje stanowisko przedstawił doktor nauk medycznych Bartosz Chrostowski. Próbował przekonywać, że in vitro to metoda najbardziej skuteczna, a twierdzenie, że można czymś zastąpić in vitro u osób z głęboką, ciężką niepłodnością, to nieprawda. Ostro na te słowa zareagował doktor inżynier Antoni Zięba, nazywając je wprost kłamstwem. Ja to wystąpienie w sensie nieprawdziwości zakłamywania tak ważnej sprawy Radzie Miasta kieruję w najbliższym czasie do Komisji Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej. W Krakowie zgody na in vitro nie ma. Podobnie wyglądało głosowanie w Toruniu czy Rzeszowie. Niestety procedurę finansują władze Częstochowy i Łodzi. Potężny atak zimy w Europie. Obfite opady śniegu dały się we znaki m.in. w Niemczech, we Włoszech, a nawet w Grecji. Synoptycy uspokajają, że w Polsce jak na razie potężne śnieżyce nam nie grożą. W ostatnich dniach mieliśmy potężny atak zimy w Europie. Zima nie rozpieszczała naszych zachodnich sąsiadów. Śnieżyce sparaliżowały niemieckie drogi, doszło do wielu wypadków. Zima zawitała także w Turcji. Urodziłem się i wychowałem w Stambule. Nigdy w życiu nie widziałem takiego śniegu. Wichura związana z niżem Egon przyniosła straty materialne i pozbawiła setki tysięcy osób prądu we Francji. Śnieżyce w ostatnim czasie sparaliżowały także Rumunię.
Zima zaatakowała także we Włoszech. Sycylijskie miasto Troina z powodu obfitych opadów śniegu zostało odcięte od świata. Musieliśmy prosić o interwencję armii. Dużym zaskoczeniem były także opady białego puchu w Grecji. Czasami zdarza się, że i we Włoszech, i w Grecji popada śnieg, zdarzało się to wcześniej, chociaż no 15-20 stopni mniej niż normalnie, no jest to spora anomalia. Wynika ona z tego, że Atlantyk, nad Atlantyku niżej nie wchodzą w głąb Europy, a często nad Atlantyku mamy wyż, który blokuje to ciepłe powietrze nad Atlantykiem i z północy wtedy śmiało do nas spływa to zimne powietrze przez Polskę, przez Ukrainę, aż właśnie na południe Europy, przyczyniając się właśnie do zimy również w tamtych krajach, ale przestrzegałbym przed spekulowaniem, co to za globalne ocieplenie, skoro mamy tyle śniegu i to jeszcze we Włoszech, to są tylko chwilowe takie no, ataki zimy, a globalnie i tak jest cieplej niż powinno być. Mówi klimatolog Rafał Maszewski. A jak będzie u nas? Czy czeka nas atak zimy? Na razie takich ponad 20-25 stopniowych mrozów się nie spodziewam, ale jeszcze przed nami oczywiście luty, także wszystko się może zdarzyć. Jeszcze w marcu były też takie mrozy. Jakieś potężne śnieżyce na razie nam nie grożą. Z każdym dniem jednak tych opadów powinno być coraz mniej. Najczęściej popada na zachodzie, na południu. No i mróz będzie się nam zwiększał. Czyli krótko mówiąc, normalna zima. Teraz czas na zagranicę. Kolejny sukces irackich wojsk w walce z tak zwanym państwem islamskim. Oddziały specjalne oswobodziły z rąk dżihadystów Uniwersytet w Mosulu. Według relacji rzecznika prasowego irackich oddziałów, irackie siły specjalne oswobodziły z bojowników tzw. państwa islamskiego Uniwersytet w Mosulu, przejmując całkowitą kontrolę nad tym obszarem. Siły irackie przeczesują budynki w poszukiwaniu ukrywających się bojowników. W wielu miejscach ukryte są pułapki. Jak informuje generał Abdul Wahab al-Saadi, dżihadyści wykorzystywali pomieszczenia i sprzęt znajdujący się na uniwersytecie do swoich celów. Używali laboratoriów do produkcji materiałów wybuchowych, broni i urządzeń chemicznych. Również budowali tutaj drony. Jeden z mieszkańców miasta mówi o tym, jak zachowywali się dżihadyści na kontrolowanym przez siebie obszarze. Bojownicy ISIS nie pozwalali, by ktokolwiek ich oglądał. Wyjście z domu groziło uwięzieniem. Odbicie uniwersytetu z rąk dżihadystów uważane było za ważny cel strategiczny. Zdobycie uniwersytetu jest ważnym krokiem na drodze do opanowania wschodniej części Mosulu. Jego realizacja pozwala na prowadzenie dalszych ataków w kierunku rzeki Tygrys i zachodniej części miasta, która nadal jest w rękach ISIS. Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk samozwańczego państwa islamskiego Mosulu rozpoczęła się 17 października 2016 roku. Ponad 215 milionów chrześcijan jest narażonych na szczególnie silne prześladowania. Wynika z opublikowanego indeksu prześladowań organizacji Open Doors. Pierwszą dziesiątkę krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, tworzą Korea Północna, Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran, Jemen i Erytrea. Przyczyną wzrostu prześladowań chrześcijan jest szerzenie się fundamentalistycznych grup muzułmańskich, takich jak Organizacja Państwo Islamskie, a także znaczny wzrost nacjonalizmu religijnego, przede wszystkim w Azji. Światowy indeks prześladowań po raz 15 otwiera Korea Północna. Na skutek komunistycznych represji wszyscy chrześcijanie, których liczbę ocenia się na około 200 tysięcy, żyją tam w podziemiu i pozostają odcięci od świata. Poza tym w pierwszej dziesiątce znalazło się 8 państw islamskich. Na drugim miejscu wymieniono Somalię, na trzecim Afganistan, a kolejne miejsca zajęły Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran i Jemen. Rok 2016 był kolejnym, w którym już i tak będące w mniejszości tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie zmniejszyły się jeszcze bardziej na skutek systematycznych wypędzeń. Kluczową rolę odegrały w tym reżimy islamskie i tworzone przez nie sieci powiązań, które rozszerzają swoje strefy wpływów na całym świecie. Od początku roku przez Meksyk przetacza się fala protestów przeciw podwyżce cen paliw. Ceny benzyny wzrosły o 20%. Rząd podniósł je, tłumacząc, że musi je urynkowić. Protesty w Meksyku są bardzo gwałtowne. Podczas niektórych demonstracji dochodziło do plądrowania sklepów. Od początku protestów zginęło co najmniej 6 osób, a 1500 zostało aresztowanych.
Te podwyżki powodują podniesienie cen podstawowych artykułów gospodarstwa domowego. Ceny tortilli czy mięsa pójdą w górę. Jeśli w górę idą ceny benzyny, to rosną koszty transportu i dlatego ceny produktów idą w górę. Kwestia podwyżek cen gazu to cios dla rodzinnego budżetu. Protesty rozpoczęły się po nowym roku, gdy ceny benzyny wzrosły o 20%, a oleju napędowego o 16,5%. Sytuację w Meksyku przybliża profesor Cezary Taracha. Tak wysokie podwyżki cen paliw spowodowały gwałtowne protesty, i to zarówno wśród zwykłych użytkowników aut, jak i wśród stowarzyszeń transportowców, którzy spontanicznie zaczęli organizować protest, zwłaszcza blokowanie wielkich miast. Doszło również do takich gwałtownych wydarzeń, zamieszek. Kilka tysięcy osób manifestowało w samej stolicy, również w innych miastach dużych meksykańskich. Doszło do starć z policją, do podpaleń sklepów, do rabunków. Dlaczego w Meksyku wzrosły ceny paliw? To jest po prostu realizacja reformy energetycznej, która została przyjęta przez parlament jeszcze w 2014 roku i teraz przychodzi etap realizacji. Ten etap przewiduje między innymi znaczące podniesienie cen paliw, tak aby te ceny odzwierciedlały uwarunkowania rynku. Warto dodać, że do tej pory rząd dofinansowywał sprzedaż paliw. Wyjaśnia doktor habilitowany inżynier Adam Szurlej. Ekspert wskazuje, że reforma sektora paliw w Meksyku jest potrzebna, szczególnie jeżeli chodzi o technologię. Między innymi reformy nacelowane na inwestycje w nowoczesne rafinerie. Te rafinerie, które Meksyk posiada, to są rafinerie przestarzałe technologicznie. To są rafinerie z lat 80. XX wieku. W związku z tym tutaj są inwestycje wskazane i potrzebne. Inwestycje są także potrzebne w rozwój w sektor wydobywczy Meksyku. Prezydent Meksyku oświadczył, że podwyżka cen paliw to trudne, ale niezbędne działanie. Podkreślał, że pozostawienie cen na dotychczasowym poziomie, nie mającym uzasadnienia rynkowego, zagroziłoby stabilności meksykańskiej gospodarki. I na koniec bardzo dobre wiadomości z Wisły. Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. W rundzie finałowej znalazło się trzech biało-czerwonych. Piąty był Maciej Kot, a jedenasty Piotr Żyła. Rywalizacji skoczków przyglądał się prezydent Andrzej Duda. Uważam, że jest kilku zawodników, którzy mogą sięgnąć po kryształową kulę, czy wygrać klasyfikację generalną Pucharu Świata. Natomiast ja koncentruję się na sobie, na pracy, którą chcę wykonać, na dobrych skokach i przede wszystkim na czerpaniu radości z tego skakania. Wiele w życiu przeżyłem, wiele wzlotów i upadków. To też mnie wiele nauczyło i teraz po prostu wiem, że też nie powinienem właśnie myśleć do przodu, myśleć o wygranych, a bardziej skupiać się na tym, co chcę zrobić. Atmosfera jest świetna, no, jak widać. Tak? U nas zawsze ta atmosfera jest bardzo gorąca i mamy wspaniałych zawodników, mamy przez to też wspaniałą promocję naszego kraju, bo mamy konkursy i w Wiśle, i w Zakopanem będą za tydzień, więc to no, wspaniale, jest wspaniale. Kamil dwa razy zwycięża, więc naprawdę pokazał najwyższy poziom. Wczoraj trzech Polaków w dziesiątce, dzisiaj niewiele brakło Piotrkowi, żeby też do tej dziesiątki wskoczyć. I dzisiaj myślę, że jako drużyna mieliśmy troszkę pecha do warunków, stąd jednak mało reprezentantów w drugiej serii. Mają chłopaki teraz Mistrzostwa Świata w Lahti i do tego muszą się mocno przygotować, bo wiemy doskonale, że rywale nie śpią i trzeba cały czas być czujnym, cały czas myśleć nad tym, co zrobić, żeby tam mieć jeszcze lepszą formę. Bo teraz jest tak, że jeśli jesteś na takim wysokim poziomie, to oni zaczynają cię gonić. Oni gdzieś tam czuwają i patrzą na to, co ty robisz, jak to wykonujesz. I oby tych zwycięstw było jeszcze więcej. Teraz czekamy na Zakopane. A w głównym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy od minus 15 stopni w Rzeszowie do minus 2 na Wybrzeżu. Jutro śnieg popruszy na północnym wschodzie i na zachodzie. W pozostałych regionach będziemy mogli cieszyć się słońcem. Na termometrach od minus 6 stopni na Podkarpaciu do 0,1 na zachodzie i Pomorzu. Powieje słaby, zmienny wiatr. A już teraz prognoza pogody na kolejne dni. We wtorek na północy i zachodzie dużo chmur z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze pochmurno z opadami śniegu. Maksymalnie od minus 6 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce do minus 1 na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. W środę we wschodniej i południowej Polsce dużo opadów śniegu. Rozpogodzenia na północy kraju. Od minus 8 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce do minus 3 na Pomorzu i zachodzie. Będzie wiał umiarkowany wiatr ze wschodu.